Nie wiem, dlaczego zabrzmiało to, jakby Andrzej był rozczarowany na koniec. Andrzej. Mamy tutaj też naszą polską kawę, która nie jest stamtąd, tylko normalnie. Zbożową. Ze sklepu. Tak jest, mamy też pana Piotra u nas w studiu. Piotr Molicki, właściciel biura podróży egzotycznych, szytych specjalnie na miarę tego, kto się wybiera gdzieś daleko. Opowie nam o tym, jak się do takich podróży przygotować. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. To po kolei. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy parą... emerytów. No jeszcze nie, ale... Nie tak znowu młodą, ale nie tak znowu starą parą, która chce ruszyć pierwszą w swoim życiu podróż egzotyczną. Zawsze jeździliśmy na czasy gdzieś nad Polskie Morze, tak, najdalej. Albo do Kołobrzegu. Teraz ruszamy na przykład do Tajlandii albo do Wietnamu. Tak sobie marzymy. Co powinniśmy wziąć pod uwagę? Jakie pytania sobie zadać? Jakie kwestie ustalić, żeby ta podróż była przyjemna i bezpieczna? Przede wszystkim moim zdaniem najważniejszą rzeczą jest to, żeby jechać z otwartą głową, żeby nie być zaszufladkowanym na jakieś stereotypy, jakieś zachowania. Trzeba jechać z otwartą głową, spróbować lokalnej kuchni, lokalnego jedzenia, porozmawiać z ludźmi, poglądać ich, poczuć klimat ten lokalny, ale zaraz czerpać jak najwięcej. Musimy najpierw znaleźć destynację, do której chcemy jechać. Leży przed nami mapa świata, atlas świata. Pani Doroto, dokąd żono. Pani chce jechać? Żono. Chciałabym do Laosu. Tak naprawdę to najważniejsze jest zastanowić się, gdzie chcielibyśmy jechać. No właśnie. Mówiąc gdzie, trzeba zastanowić się, jakie mamy oczekiwania. Czy chcielibyśmy poleżeć na plaży? Jeżeli poleżeć na plaży, to na plaży, gdzie są restauracje, bary, jest gdzie wyjść, tudzież może na bezludnej wysepce, gdzie mieszkamy w bungalowie pod Palemką. Czy mamy ochotę pozwiedzać? Jak pozwiedzać to miasta, czy może zobaczyć jakieś inne, bardziej egzotyczne miejsca? Czy mamy ochotę na naturę, na góry? Ma być niedrogo relatywnie, zwłaszcza, że ceny walut galopują. Mamy mieć komfort na tyle duży, żeby czuć jednak dotyk cywilizacji, a nie jeść coś, co przed chwilą spadło z drzewa. I chcemy też od czasu do czasu wyrwać się z plaży i zobaczyć kawałek jakiegoś miejskiego klimatu. Tak naprawdę najlepszą jakość do ceny daje nam Azja, w szczególności subkontynent azjatycki, czyli mówimy Indie, Sri Lanka, jak również Azja Południowo-Wschodnia, czyli Tajlandia, Wietnam, Indonezja. Ale teraz do Tajlandii to taka pora chyba nie najlepsza, nie, na zwiedzanie tego miejsca. Znaczy zdecydowanie nie, dlatego że jeżeli już mówimy o Tajlandii, w Tajlandii mamy dwa wybrzeża, jest wybrzeże andamańskie i Zatoka Tajska. Jeżeli do Zatoki Tajskiej możemy jechać powiedzmy przez cały rok z wyłączeniem października i września, na wybrzeżu andamańskim mamy świetną pogodę w naszą zimę, czyli od listopada do kwietnia. A więc zawsze w każdym miejscu, dokładnie, w każdym miejscu jesteśmy w stanie tak dobrać odpowiednio miejsca, żeby no, nie skoczyć w jakiś monsun, intensywne deszcze i jednak żeby było słoneczko. Chcę pana zapytać o to, jak znosimy pewien klimat, temperaturę bardzo wysoką, także rodzaj wilgotności, która jest w różnych miejscach. Nie wszyscy są na to przygotowani i nie wszyscy ze względów chociażby zdrowotnych znoszą to dobrze. O tym też powinniśmy wiedzieć. Znaczy zdecydowanie tak, ale tu jest jakby takie odpowiedzialne zachowanie, czyli w godzinach popołudniowych, pomiędzy godziną 11 a 2, 3, lepiej nie opalać się na plaży, a bardziej schować się pod palmą i chwilę odpocząć. Zwiedzać, robić jakieś aktywności, zdecydowanie najlepiej jest rano, tudzież późnym popołudniem. To gdzie konkretnie nam pan doradza? Po tym, jak już pan nas trochę poznał, zobaczył, jakie mamy oczekiwania, zobaczył, że żona też lubi luksus, ma czerwone paznokcie, nie będzie się przedzierała przez dżunglę. W życiu. Dokąd? I to jest bardzo ciężkie pytanie, ponieważ dlatego idziemy do specjalisty. Tak, musicie państwo wiedzieć, czy macie może jakieś, znaczy my musimy wiedzieć jako biuro podróży, czy macie jakieś specjalne wymagania, jakieś marzenia, czy chcecie pływać z mantami na Fidżi, czy chcielibyście zobaczyć piramidy Maju w Meksyku, tudzież mieć jakąś prywatną willę ze spa w Indonezji. Chciałbym, żeby było trochę spokoju, żeby to nie był taki resort, gdzie będzie 1500 osób, które będą sobie chodzić nawzajem po głowie, a o 4 rano już będę musiał iść żonie parawan rozstawiać, co by się potem mogło opalać. Ręcznikiem zajmować leżak. To znaczy, to jest właśnie największa różnica pomiędzy wakacjami szytymi na miarę, a tymi normalnymi wakacjami, które są wykupione u dużych tur operatorów. Gdzie się jedzie na wakacje all inclusive, mieszka się w betonowym molochu, gdzie jest 2000 pokoi i wszystko jest takie bezimienne i bezpciowe. To, co my proponujemy tak naprawdę, to jest wakacje szyte na miarę, czyli odwiedzamy 3-4 miejsca. No to nie, wychodzimy. Mariola, idziemy. Drogo będzie. Zdecydowanie nie, ale musicie państwo wziąć pod uwagę, że
podczas takich wakacji macie szansę dotknąć tej lokalnej kultury, posmakować, jak żyje dane państwo. Mieszkacie w butikowych, kameralnych hotelach. Możecie być w luksusowej willi z przepięknym widokiem na morze. Możecie jechać do homestayu na wyspie Bali, gdzie nauczycie się wyrabiać Fidżi mleko czy nie kokosowe. Fidżi? Decyduj się, bo pan już nam tutaj foldery prawie, że podsunął. Ja poproszę do Laosu. Do Laosu? Dobry Laos pomysł. Jest świetnym pomysłem, nie jest jeszcze tak skomercjalizowany, więc polecam. Jedziemy. Za ile tam się ruszymy? Wszystko to zależy. Są dwie główne części składowe tak naprawdę, jeżeli chodzi o koszta. Pierwsza część to to są bilety lotnicze. Druga część to są serwisy i hotele i tutaj jesteśmy w stanie dopasować do waszych wymagań, czyli mamy przekrój dosyć duży, od tanich bungalowów po jakieś luksusowe... Weźmiemy tanie bungalowy. Wiedziałam. Świetny wybór. Dziękujemy panie Piotrze za spotkanie.